Subskrybuj kanał wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Ouszena Włąga zatytułowanej Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, przełożył Adam Pluszka czyta Marcin Styczeń. Dla mojej matki. Ale pozwól mi zobaczyć, czy używając tych słów jako małej działki, a mojego życia jako kamienia węgielnego Mogę ci zbudować centrum. Yumi Aijin. Chcę ci powiedzieć prawdę i już opowiedziałam o szerokich rzekach. Joan Didion Jeden Zacznę jeszcze raz. Droga mamo, piszę, żeby dotrzeć do ciebie, nawet jeśli każde zanotowane słowo jest jednym słowem dalej od miejsca, w którym jesteś. Piszę, żeby wrócić do tamtego postoju w Virginii kiedy gapiłaś się przerażona na wypchany łeb jelenia wiszący nad automatem z napojami przy toaletach. Jego poroże zasłaniało ci twarz. W samochodzie kręciłaś głową. Nie rozumiem, dlaczego to zrobili. Nie widzą, że to zwłoki? Zwłoki powinny odejść, a nie tkwić na zawsze w ten sposób. Myślę teraz o tym jeleniu. O tym, jak wpatrywałaś się w jego czarne, szklane ślepia i widziałaś swoje odbicie. Całe swoje ciało wypaczone w tym martwym lustrze. Nie zszokowała cię tamta wznosząca się groteskowa głowa zwierzęcia pozbawionego ciała. Ale to, że taksydermia ucieleśnia umieranie, które nie ma końca. Umieranie, które powtarza się, gdy przechodzimy obok, żeby sobie ulżyć. Pisze, ponieważ powiedzieli mi, żebym nigdy nie zaczynał zdania od ponieważ. Ale ja nie próbowałem napisać zdania, próbowałem się uwolnić. Ponieważ wolność, jak mi powiedziano, jest niczym innym jak odległością między myśliwym a ofiarą. Jesień. Gdzieś w okolicach Michigan kolonia Danajdów Wędrownych, licząca ponad 15 tysięcy osobników, Rozpoczyna coroczną migrację na południe. W ciągu dwóch miesięcy między wrześniem a listopadem będą się przemieszczać, jednym uderzeniem skrzydeł za drugim, z południowej Kanady i Stanów Zjednoczonych do środkowego Meksyku, gdzie spędzą zimę. Siedzą między nami na parapetach i płocie z drucianej siatki, na sznurkach do bielizny, wciąż rozmazanych od właśnie zawieszonego ciężaru prania. Na masce spłowiałego niebieskiego szewroleta. Ich skrzydła składają się powoli, jakby zostały odłożone, by w końcu trzasnąć raz i odlecieć. Do zabicia całego pokolenia wystarczy jedna mroźna noc. Życie jest zatem kwestią czasu. Wyczucia czasu. Wtedy, gdy miałem pięć lub sześć lat i płatałem figle, Wyskoczyłem na ciebie z za drzwi korytarza, krzycząc bum! Wrzasnęłaś. Twarz skurczyła ci się i wykrzywiła, a potem zaczęłaś szlochać. Chwyciłaś się za klatkę piersiową i dysząc oparłaś o drzwi. Stałem oszołomiony. Plastikowy wojskowy hełm przekrzywił mi się na głowie. Byłem amerykańskim chłopcem, papugującym to, co zobaczył w telewizji. Nie wiedziałem, że wojna wciąż była w tobie, że wojna była przede wszystkim, że gdy w ciebie wejdzie, nigdy cię nie opuści. Ledwie jak echo, dźwięk kształtujący twarz swojego syna. Bum. W tej trzeciej klasie z pomocą pani Kalachan, nauczycielki angielskiego, przeczytałem pierwszą książkę, którą pokochałem. Książeczkę dla dzieci burzowe ciasto. Patrycji Polako. W historyjce, gdy dziewczynka i jej babcia dostrzegają burzę na zielonym horyzoncie, zamiast pozamykać okna lub zabić deskami drzwi, postanawiają upiec ciasto. Zdziwiło mnie to postępowanie. Ryzykowne, lecz odważne, sprzeciwienie się zdrowemu rozsądkowi. Gdy pani Kalachan, stała za mną, z ustami przy moim uchu, Wciągnął mnie głęboki nurt języka. Historia się rozwijała. Nadciągała burza, kiedy mówiła, a potem przeszła jeszcze raz, gdy powtarzałem słowa: Upiec ciasto w oku cyklonu. Jeść cukier na skraju niebezpieczeństwa. Za pierwszym razem, kiedy mnie uderzyłaś, musiałem mieć cztery lata. Ręka, błysk, osąd. W ustach pożar dotyku. Wtedy, gdy próbowałem nauczyć cię czytać, tak jak uczyła mnie pani Kalachan, moje usta przy uchu dłoń przy twojej dłoni, słowa poruszające się pod cieniami, które tworzyliśmy. Ale ten akt, syn uczący matkę, odwrócił hierarchię, a wraz z nim nasze tożsamości, które w tym kraju były już wystarczająco wątłe i spętane. Po dukaniu i falstartach, kiedy zdania wypaczały się lub stawały w gardle, o wstydzie porażki, zatrzasnęłaś książkę. Nie muszę czytać, powiedziałaś. Zmarszczyłaś twarz i odepchnęłaś się od stołu. Wystarczy, że widzę. A to zaprowadziło mnie daleko, prawda? Potem czas na przewijaniu. Okłamywanie nauczycieli o siniaku na przedramieniu. Upadłem, grając w berka. Wtedy, gdy miałaś 46 lat, nagle zapragnęłaś kolorów. Chodźmy do Walmartu, powiedziałaś pewnego ranka. Potrzebuję kolorowanek. Miesiącami wypełniałaś przestrzeń między pochylonymi ramionami wszystkimi odcieniami, których nazw nie potrafiłaś wymówić karmazynem, cynobrem, oranżowym, grafitowym, szarozielonym, cynamonowym. Każdego dnia godzinami ślęczałaś nad obrazkami farm, pastwisk, Paryża, dwóch koni na smaganej wiatrem równinie, twarzy dziewczyny o czarnych włosach i skórze, którą zostawiłaś pustą, zostawiłaś białą. Rozwiesiłaś je w całym domu, który zaczął przypominać klasę w podstawówce. Zapytałem. Czemu kolorujesz? Dlaczego teraz? Odłożyłaś szafirową kredkę i wpatrywałaś się jak we śnie w niedokończony ogród. Po prostu znikam tam na chwilę, powiedziałaś, ale czuję wszystko, jakbym wciąż tu była, w tym pokoju. Wtedy, kiedy trafiłaś mnie w głowę pudełkiem Lego, twarde drewno opryskane krwią. Czy kiedykolwiek wymyśliłeś scenę, powiedziałaś, kolorując dom Tomasa Kincaida. A potem umieściłeś się w niej? Czy kiedykolwiek obserwowałeś się z tyłu, idąc coraz głębiej w ten krajobraz z dala od siebie? Jak mógłbym ci powiedzieć, że to, co opisałaś, było pisaniem? Jak mógłbym powiedzieć, że mimo wszystko jesteśmy tak blisko jak cienie naszych rąk, po dwóch różnych stronach kartki, połączone? Przepraszam, powiedziałaś bandażując skaleczenie na moim czole. Wkładaj płaszcz. Kupię ci coś w McDonaldzie. Głowa mi pulsowała, gdy zanurzałem nagęcy z kurczaka w keczupie. Musisz stać się większy i silniejszy. Dobrze? Wczoraj znów czytałem dziennik żałobny Rolanda Barca, książkę, którą pisał każdego dnia przez rogot śmierci matki. Poznałem ciało mojej chorej, pisze, a potem umierającej matki. I tam się zatrzymałem. Wtedy postanowiłem do ciebie napisać: ciebie, która wciąż żyjesz. W te soboty pod koniec miesiąca, kiedy, o ile zostawały ci jakieś pieniądze po zapłaceniu rachunków, chodziliśmy do centrum handlowego. Niektórzy stroją się do kościoła albo na kolację. My ubieraliśmy się elegancko, żeby pójść do centrum handlowego. 3 i 91. Wstawałaś wcześnie, spędzałaś godzinę na robieniu makijażu, wkładałaś najlepszą cekinową czarną sukienkę, jedyną parę dużych okrągłych złotych kolczyków, czarne buty z lamy. Potem klękałaś i wcierałaś garść pomady w moje włosy, przeczesywałaś je. Widząc nas tam, nieznajomy nie mógłby się domyślić, że zrobiliśmy zakupy w lokalnym sklepie na rogu Franklin Avenue. Gdzie drzwi są oklejone zużytymi talonami na jedzenie. Gdzie artykuły pierwszej potrzeby, takie jak mleko i jajka, kosztują trzy razy więcej niż na przedmieściach. Gdzie pomarszczone i poobijane jabłka leżą w kartonowym pudełku z dnem przesiąkniętym świńską krwią, która wyciekła ze skrzyni pełnej byle jak pociętych kotletów wieprzowych, a lód długo się topił. Kupmy sobie fantazyjne czekoladki. Mówiłaś, wskazując na stoisko producenta czekolady Godajwa. Dostawaliśmy małą papierową torebkę z pięcioma, może sześcioma kwadracikami czekolady, które wybieraliśmy losowo. Często w centrum handlowym kupowaliśmy tylko to. Potem chodziliśmy w te i z powrotem, aż nasze palce lśniły atramentowo i słodko. W ten sposób czerpiesz radość z życia, mówiłaś, ssąc palce. Różowy lakier na paznokciach kruszył się po tygodniu robienia pedikiuru. Wtedy z twoimi pięściami, krzykiem na parkingu, późne słońce wytrawiające twoje włosy czerwienią. Moje ramiona osłaniają głowę, gdy złomotem okładasz mnie kłykciami. W te soboty spacerowaliśmy alejkami, dopóki sklepy jeden po drugim nie opuszczały stalowych krat. Wtedy szliśmy na autobus. Nasze oddechy unosiły się nad nami. Makijaż wysychał ci na twarzy. Ręce mieliśmy puste, z wyjątkiem naszych rąk. Dziś rano za oknem tuż przed wschodem słońca, jeleń stał we mgle tak gęstej i jasnej, że drugi, niezbyt oddalony, wyglądał jak niedokończony cień pierwszego. Możesz to pokolorować, nazwać historią pamięci. Migrację może zainicjować kąt padania promieni słonecznych, wskazujący zmianę pory roku, temperatury, żywotności roślin i zasobów żywności. Samice Danajdów składają jaja po drodze. Każda historia ma więcej niż jeden wątek. Każdy wątek historię podziału. Podróż ma 7770 km więcej niż długość tego kraju. Danajdy, które lecą na południe. Nie wrócą na północ. Każdy odlot jest zatem ostateczny. Wracają tylko ich dzieci. Tylko przyszłość wraca do przeszłości. Czym jest kraj, jeśli nie zdaniem bez granic? Życiem. Wtedy u chińskiego rzeźnika wskazałaś pieczoną świnię wiszącą na haku. Żeberka przypominają ludzkie, kiedy spłoną. Parsknęłaś, po czym umilkłaś, wyjęłaś portfel, zmarszczyłaś wynędzniałą twarz i przeliczyłaś nasze pieniądze. Czym jest kraj, jeśli nie dożywociem? Wtedy, z galonem mleka, butla roztrzaskująca się o moją łopatkę i równomierny biały deszcz na kuchenne kafelki. Wtedy, w Six Flags, kiedy pojechałaś ze mną kolejką górską Superman. Bo za bardzo się bałem zrobić to sam. Jak później zwymiotowałaś, cała głowa w koszu na śmieci, jak w swojej zgrzytliwej radości zapomniałem powiedzieć, Dziękuję. Wtedy, gdy pojechaliśmy do Goodwill i napakowaliśmy wózek produktami z żółtą metką, ponieważ tego dnia żółta metka oznaczała dodatkowe 50% zniżki, popchnąłem wózek i wskoczyłem na jego uchwyt. A szybując, czułem, jak opływamy w bogactwo przecenionych skarbów. To były twoje urodziny. Szastaliśmy pieniędzmi. Czy wyglądam jak prawdziwa Amerykanka? Spytałaś, przyciskając do ciała białą sukienkę. Była trochę zbyt oficjalna, żebyś miała okazję ją nosić, ale na tyle swobodna, żebyś miała taką możliwość szansę pokiwałem głową z uśmiechem. Wózek był już wtedy tak wyładowany, że nie widziałem niczego przed sobą. Wtedy z nożem kuchennym, tym, który złapałaś, a potem odłożyłaś, trzęsąc się, i powiedziałaś cicho: Wyjdź, wyjdź. A ja wybiegłem przez drzwi na czarne letnie ulice. Biegłem, dopóki nie zapomniałem, że mam dziesięć lat, dopóki bicie serca. Nie stało się wszystkim, co mogłem w sobie usłyszeć. Wtedy w Nowym Jorku, tydzień po śmierci kuzyna Fuonga, w zmiażdżonym samochodzie, wsiadłem do metra linii 2 w centrum miasta i gdy drzwi się otworzyły, zobaczyłem jego twarz, wyraźną i okrągłą. Patrzył wprost na mnie, żywy. Sapnąłem. Ale dobrze wiedziałem, że ten mężczyzna tylko go przypominał. Mimo to zszokował mnie widok czegoś, czego myślałem, że nigdy więcej nie zobaczę. Rysy tak podobne masywna szczęka, wysokie czoło jego imię wyskoczyło mi z ust, zanim zdołałem je złapać. Na górze usiadłem na hydrancie i zadzwoniłem do ciebie. Mamo, widziałem go dyszałem Mamo, przysięgam, że go widziałem. Wiem, że to głupie, ale widziałem fłonga w pociągu. Miałem atak paniki i ty o tym wiedziałaś. Przez chwilę nic nie mówiłaś, a potem zaczęłaś nucić melodię Happy Birthday. Nie miałem wtedy urodzin, ale była to jedyna piosenka, którą znałaś po angielsku i nie przestawałaś nucić. Słuchałem z telefonem tak mocno przyciśniętym do ucha, że jeszcze kilka godzin później na moim policzku wciąż widniał odciśnięty różowy prostokąt. Mam 28 lat, 1,62, 50 kg. Jestem przystojny pod dokładnie trzema kątami i zabójczy pod każdym innym. Piszę do ciebie z wnętrza ciała, które kiedyś było twoje. To znaczy piszę jako syn. Jeśli mamy szczęście, koniec zdania jest miejscem od którego możemy zacząć. Jeśli mamy szczęście, coś przekazujemy. Kolejny alfabet zapisany krwią ścięgnem i neuronem. Przodkowie obciążali swoich potomków cichym napędem, żeby lecieli na południe, żeby skręcili w stronę miejsca w relacji, w którym nikt miał nie przetrwać. Wtedy w salonie paznokci usłyszałem przypadkiem, jak pocieszasz klientkę z powodu jej niedawnej straty. Kiedy malowałaś paznokcie, mówiła i połykała łzy. Straciłam dziecinę, moją małą dziewczynkę, Julie. Nie mogę w to uwierzyć, była najsilniejsza, moja najstarsza. Kiwnęłaś głową, oczy za maską miałaś suche. Już w porządku, w porządku, powiedziałaś po angielsku. Nie płaczę. Moja Julie, mówiłaś dalej, jak umarła. Rak. Odparła kobieta. I to na podwórku za domem. Umarła tam. Na podwórku. Cholera. Puściłaś jej rękę. Zdjęłaś maskę. Rak. Nachyliłaś się. Moja mama też umiera od raka. W salonie zapadła cisza. Twoi współpracownicy poruszyli się na swoich miejscach. Ale co się dzieje na podwórku? Czemu tam umiera? Kobieta otarła oczy. Tam właśnie mieszka. Julie jest moim koniem. Skinęłaś głową, włożyłaś maskę i wróciłaś do malowania paznokci. Kiedy kobieta wyszła, rzuciłaś maską przez cały salon. Pieprzony koń! krzyknęłaś po wietnamsku. Ja pierdolę! Byłam gotowa zanieść kwiaty na grubiej córki. Przez resztę dnia, gdy pracowałaś nad tą czy inną dłonią... Podnosiłaś wzrok i krzyczałaś. To był pieprzony koń. I wszyscy się śmialiśmy. Wtedy, gdy w wieku trzynastu lat w końcu powiedziałem Stop. Twoja ręka w powietrzu, moja kość policzkowa szczypiąca od pierwszego ciosu. Przestań, mamo, wystarczy. Proszę. Patrzyłem na ciebie surowo, w sposób w jaki umiałem już wtedy patrzeć w oczy swoich prześladowców. Odwróciłaś się, bez słowa włożyłaś brązowy wełniany płaszcz i poszłaś do sklepu. Wezmę jajka, rzuciłaś przez ramię, jakby nic się nie wydarzyło. Ale oboje wiedzieliśmy, że już nigdy mnie nie uderzysz. Danajdy, które przeżyły migrację, przekazują tę wiadomość swoim dzieciom. Pamięć o członkach rodziny utraconych z początkiem zimy została wpleciona w ich geny. Kiedy kończy się wojna? Kiedy mogę wymówić Twoje imię i mieć na myśli tylko Twoje imię, a nie to, co zostawiłaś za sobą? Wtedy, gdy obudziłem się o atramentowo-niebieskiej godzinie, moją głowę, nie, dom, wypełniała cicha muzyka. Stawiając stopy na chłodnym drewnie, poszedłem do Twojego pokoju. Łóżko było puste. Mamo! Powiedziałem nad muzyką, nieruchomy jak cięty kwiat. To był szopen, i dochodził z szafy. Drzwi wytrawione czerwonym światłem, jak wejście do miejsca, które płonie. Siedziałem na zewnątrz, słuchając uwertury, a pod nią twojego równomiernego oddechu. Nie wiem, jak długo tam byłem, ale w pewnym momencie wróciłem do łóżka i naciągnąłem kołdrę na brodę, aż się skończyła. Nie muzyka, ale moja drżączka. Mamo, powtórzyłem do nikogo. Wróć, wydostań się. Powiedziałaś mi kiedyś, że ludzkie oko jest najbardziej samotnym dziełem Boga. Ileż świata przemyka przez źrenicę, a ona niczego nie zatrzymuje. Oko, jedyne w oczodole. Nawet nie wie, że jest jeszcze drugie podobne do niego. Oddalone o kilka centymetrów, równie głodne, co puste. Otwierając drzwi na pierwszy śnieg w moim życiu, wyszeptałaś: Patrz. Wtedy, gdy obcinałaś końce fasoli szparagowej nad zlewem, powiedziałaś nagle: Nie jestem monstrum. Jestem matką. Co mamy na myśli, gdy mówimy o ocalałym? Może ocalały jest ostatnim, który wraca do domu. Ostatni Danite, który wyląduje na gałęzi ciężkiej od duchów. Roztoczył się wokół nas poranek. Odłożyłem książkę. Stronki fasolki pękały, uderzały o stalowy zlew jak palce. Nie jesteś monstrum, powiedziałem, ale kłamałem Tak naprawdę chciałem powiedzieć, że monstrum nie jest dla mnie takie straszne. Wywodzące się z Łaciny monstrum, oski posłaniec katastrof, zostało wchłonięte przez starofrancuski, żeby oznaczało zwierzę o myriadach postaci centaura, gryfa, satyra. Być monstrum to być hybrydowym sygnałem latarnią morską jednocześnie schronieniem i ostrzeżeniem. Czytałem, że rodzice cierpiący na PTSD częściej biją swoje dzieci. Być może ma to jednak monstrualne korzenie. Być może podnieść rękę na dziecko to przygotować je do wojny. Powiedzieć, że ma się puls, nigdy nie jest tak proste jak zadanie serca, które mówi ciału tak, tak, tak. Nie wiem. Wiem tylko, że w Goodwill. Wręczyłaś mi białą sukienkę, oczy miałaś błyszczące i szeroko otwarte. Czy możesz to przeczytać? – spytałaś. I powiedzieć, czy jest ognioodporna? Przeszukałem rąbek, przestudiowałem nadruk na metce i choć nie umiałem jeszcze czytać, powiedziałem Tak, mimo wszystko to powiedziałem. Tak, skłamałem, przykładając ci sukienkę do brody. Jest ognioodporna. Kilka dni później, kiedy byłaś w pracy... Przejeżdżający na rowerze chłopak z sąsiedztwa zobaczył, że mam na sobie tę sukienkę. Myślałem, że gdy ją włożę, będę wyglądać bardziej jak ty. Następnego dnia, na przerwie, dzieci wyzywały mnie od dziwaków, ciot, pedałów. Znacznie później dowiedziałem się, że te słowa również znaczyły tyle, co monstrum. Czasami wyobrażam sobie danajdy, które uciekają nie przed zimą, ale przed chmurami na palmu z Twojego dzieciństwa w Wietnamie. Wyobrażam sobie, że płonące wybuchy nic im nie robią, a ich małe czarno-czerwone skrzydełka drżą jak odłamki, które rozpieszchają się na tysiące kilometrów po niebie, tak że patrząc w górę, nie można już dostrzec źródła eksplozji, tylko rodzinę motyli, unoszącą się w czystym, chłodnym powietrzu a ich skrzydełka po tylu pożarach w końcu są odporne. Dobrze wiedzieć, kochanie. Patrzyłaś z kamienną twarzą ponad moim ramieniem, gdy sukienka przylegała ci do piersi. Bardzo dobrze. Jesteś matką, mamo. Jesteś także monstrum. Ale ja też. Dlatego nie mogę się od ciebie odwrócić. Właśnie dlatego wziąłem najbardziej samotne dzieło Boga i włożyłem cię do niego. Patrz. W poprzednim szkicu tego listu, który potem zniszczyłem, opowiedziałem ci, jak zostałem pisarzem. Jak, jako pierwszy w naszej rodzinie poszedłem na studia i zmarnowałem to na stopień naukowy z angielskiego. Jak uciekłem z gównianego liceum, żeby w Nowym Jorku zatracić się w stosach książek bibliotecznych czytając niejasne teksty martwych ludzi, z których większość nigdy nie śniła o twarzy takiej jak moja, unoszącej się nad ich zdaniami, a na pewno nie takie, które mogłyby mnie ocalić. Ale teraz to nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, choć wtedy tego nie wiedziałem, że wszystko sprowadziło mnie tutaj, na te stronice, żebym powiedział Ci o rzeczach, o których nigdy się nie dowiesz. Byłem kiedyś chłopcem i nie miałem siniaków. Może ośmioletnim i w jednopokojowym mieszkaniu w Hartford. Patrzyłem na śpiącą twarz babci Lan. Mimo że jest twoją matką, nie przypomina ciebie. Jej skóra jest o trzy odcienie ciemniejsza, kolor brudu po ulewie, naciągnięta na szkieletową twarz, której oczy lśniły jak odłamki szkła. Nie potrafię powiedzieć, co sprawiło, że porzuciłem zielony stosik żołnierzyków i podszedłem do miejsca, gdzie leżała na podłodze pod kocem z rękami skrzyżowanymi na piersi. Gdy spała, gałki oczne przesuwały się pod powiekami. Czoło pokryte głębokimi bruzdami świadczyło pięćdziesięciu sześciu latach życia. Koło jej ust wylądowała mucha. Potem przeszła do krawędzi fioletowych warg. Lewy policzek drgał przez kilka sekund, skóra z dużymi czarnymi porami marszczyła się w słońcu. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby ktoś tak się ruszał podczas snu, z wyjątkiem psów biegających przez sen, którego treści nikt z nas nie pozna. Teraz sobie uświadomiłem, że szukałem bez ruchu nie jej ciała, które tykało we śnie, ale umysłu. Tylko w tej drżącej ciszy jej mózg dziki i wybuchowy w godzinach przebudzenia, łodził się do czegoś w rodzaju spokoju. Patrzę na nieznajomą, pomyślałem, taką, której usta ułożyły się w wyraz zadowolenia, obcy lan znanej na jawie, tej, z której wypływały chaotyczne i terkoczące zdania. Jej schizofrenia znacznie się pogłębiła od czasów wojny, ale zawsze ją znałem poprzez dzikość. Odkąd pamiętam, migotała przede mną, zyskując i tracąc rozum. Właśnie dlatego studiowanie jej teraz, spokojnej w popołudniowym świetle, przypominało spoglądanie w przeszłość. Oko się otworzyło, przeciągnięte mlecznym filmem snu, rozszerzyło się i złapało mnie w kadr. Stałem wbrew sobie, przygwożdżony promieniami światła wpadającymi przez okno. Potem otworzyło się drugie oko, to nieco różowe, ale wyraźniejsze. Jesteś głodny, piesku? zapytała. Jej twarz niczego nie wyrażała, jakby wciąż była pogrążona we śnie. Przytaknąłem. Co powinniśmy zjeść o takiej porze? wskazała gestem pokój. Uznałem, że to retoryczne pytanie i zagryzłem wargę. Ale myliłem się. Spytałam, co możemy zjeść. Usiadła. Jej włosy do ramion sterczały za nią jak u postaci z przed którymi właśnie eksplodowało TNT. Zwlekła się, przykucnęła przed zabawkowymi żołnierzykami, podniosła jednego ze stosu, unieruchomiła między palcami i studiowała. Jej paznokcie, doskonale przez ciebie pomalowane i wypielęgnowane, Dzięki właściwej ci precyzji były u niej jedyną nieskazitelną rzeczą. Finezyjne i rubinowo błyszczące odcinały się od jej zrogowaciałych i spieszchniętych palców, gdy trzymała żołnierza, radio operatora i oglądała go jak nowo odkryty artefakt. Z radiem przytroczonym do pleców żołnierz przyklęka na jednym kolanie i wiecznie krzyczy do odbiornika. Mundur wskazuje, że walczy na froncie II wojny światowej. – A ty kto, monsieur? – zapytała plastikowego mężczyznę łamanym angielskim i francuskim. Gwałtownym ruchem przycisnęła jego radio do ucha i słuchała uważnie, nie odrywając ode mnie wzroku. – Wiesz, co mi mówią, piesku? – wyszeptała po wietnamsku. – Mówią… – przekrzywiła głowę, nachyliła się do mnie. Jej oddech był mieszaniną woni syropu na kaszel, ricola i mięsnego zapachu snu. Ucho połknęło głowę małego zielonego ludka. Mówią, że dobrzy żołnierze wygrywają tylko wtedy, gdy karmią ich babcie. Wydała z siebie pojedynczy nagle ucięty rechot, o czym wyraz jej twarzy stał się pusty, położyła radiooperatora na mojej dłoni i zacisnęła ją w pięść. Wtedy wstała i poczłapała do kuchni, sandały klapały za nią. Załapałem przekaz. Plastikowa antena kuła mnie w dłoń, gdy dźwięki regę, stłumione przez ścianę sąsiada, przeniknęły do pokoju. Mam i miałem wiele imion. Lan mówiła na mnie piesek. Kim jest kobieta, która sobie oraz córce nadała imię od nas w kwiatów? a swojego wnuka nazywa psem. Kobietą, która troszczy się o swoich. Oto kim jest. Jak wiesz, w wiosce, w której dorastała Lan, na dziecko najmniejsze lub najsłabsze z grupy, takie jak ja, wołano używając najbardziej nikczemnych określeń. Demon, duch dziecka, świński ryj, małpi pomiot, bawoli łeb, bękart. Wśród nich piesek jest naprawdę delikatne. Ponieważ złe duchy wędrujące po ziemi w poszukiwaniu zdrowych, pięknych dzieci, gdy usłyszą, że ktoś woła na kolację ohydną i upiorną istotę, miną dom i oszczędzą dziecko. Zatem kochać kogoś to nazwać go imieniem czegoś tak bezwartościowego, że nic go nie tknie, wtedy przeżyje. Imię cienkie jak powietrze może być również tarczą. Tarczą pieska. Siedziałem na kafelkach w kuchni i patrzyłem, jak Lan nakłada dwie parujące kubki ryżu do porcelanowej miski z deseniem winorośli w kolorze indygo. Wzięła im bryczek i polała ryż herbatą jaśminową, akurat taką ilością, żeby kilka ziaren unosiło się w jasnobursztynowym płynie. Siedząc na podłodze podawaliśmy sobie pachnącą, parującą miskę. Smakowało tak, jak można sobie wyobrazić smak gniecionych kwiatów, gorzko i wytrawnie, ze świeżym i słodkim posmakiem. Prawdziwe, chłopskie jedzenie. Lan się uśmiechnęła. To nasz fast food, piesku. To jest nasz McDonald. Przechyliła się na bok i głośno pierdnęła. Poszedłem w jej ślady i też sobie ulżyłem, przez co oboje zwijaliśmy się ze śmiechu. Potem przestała. Dokończ, wskazała miskę brodą. Każde ziarenko ryżu, które zostawiasz, to jeden robak, którego zjesz w piekle. Zdjęła gumkę z nadgarstka i związała włosy w kok. Mówią, że trauma wpływa nie tylko na mózg, ale też na ciało, jego muskulaturę, stawy i sylwetkę. Plecy lan były wiecznie zgięte, tak bardzo, że gdy stała przy zlewie, ledwie widziałem jej głowę. Widoczna była tylko kępka związanych włosów kołyszących się, gdy szorowała warzywa. Spojrzała na półkę w spiżarni, pustą, jeśli nie liczyć samotnego, prawie opróżnionego słoika z masłem orzechowym. Muszę kupić więcej chleba. Pewnej nocy, dzień lub dwa przed świętem niepodległości, sąsiedzi odpalali na dachu fajerwerki. Fosforyzujące smugi przeczesywały purpurowe, zanieczyszczone światłem niebo. I pękały w ogromnych eksplozjach, które odbijały się echem w naszym mieszkaniu. Spałem na podłodze w salonie, zaklinowany między tobą a lan, kiedy poczułem, że ciepło jej ciała, które przez całą noc przyciskało się do moich pleców, zniknęło. Gdy się odwróciłem, klęczała i dziko drapała koce. Zanim zdążyłem zapytać, co się dzieje, jej ręka zimna i mokra zakryła mi usta. Przyłożyła sobie palec do warg. Ciii. jeśli będziesz krzyczeć, usłyszałem jej głos, moździerze się dowiedzą, gdzie jesteśmy. Latarnia uliczna odbijała się w jej oczach i kładła żółtawe kałuże na ciemnej twarzy. Lan złapała mnie za nadgarstek i zaprowadziła w stronę okna, gdzie przykucnęliśmy, skuleni pod parapetem, słuchając huku koszetu. Powoli wciągnęła mnie na kolana i czekaliśmy. Wciąż szeptała o moździerzach, a jej dłoń co jakiś czas zakrywała mi dolną część twarzy. Kręciło mnie w nosie od zapachu czosnku i maści tygrysiej. Musieliśmy tak siedzieć ze dwie godziny. Jej serce biło miarowo o moje plecy, gdy pokój zaczął szarzeć, a potem obmył go fiolet, ukazując dwie śpiące postaci owinięte kocami, i leżące na podłodze przed nami, ciebie i twoją siostrę Maj. Przypominałyście miękkie łańcuchy górskie pośród śnieżnej tundry. Moja rodzina, pomyślałem, to cichy arktyczny krajobraz, nareszcie spokojny po nocnym ostrzale artyleryjskim. Kiedy podbródek lan stawał się coraz cięższy na moim ramieniu, a jej oddech zawitał do mojego ucha. Zrozumiałem, że w końcu dołączyła do córek we śnie, a ja widziałem już tylko lipcowy śnieg, gładki, bezkresny i bezimienny. Zanim zostałem pieskiem, miałem inne imię. Imię, z którym się urodziłem. Pewnego październikowego popołudnia w chatce ze strzechą z liści bananowca na tym samym polu ryżowym pod Saigonem, na którym dorastałaś. Zostałem twoim synem. Jak opowiadała lan, miejscowy szaman i jego dwaj asystenci przykucnęli przed chatą, czekając na pierwsze krzyki. Gdy lan i położne przecięły pępowinę, szaman i pomocnicy wpadli do środka. Owinęli mnie, wciąż lepkiego po porodzie, w białą tkaninę i pobiegli nad pobliską rzekę, gdzie wykąpali mnie pod zasłoną dymu kadzidła i szałwi. Wrzeszczący z rozmazanym na czole popiołem, trafiłem w ramiona ojca, a szaman wyszeptał imię, które mi nadał. Wyjaśnił, że oznacza patriotycznego przywódcę narodu. Przypuszczam, że zatrudniony przez ojca szaman, znając szorstkie obejście mojego staruszka, a także sposób w jaki ten wypinał klatkę piersiową, aby sprawić wrażenie, że jest wyższy niż swoje metr sześćdziesiąt. I to, jak mówił, gestykulując, jakby rozdawał ciosy, wybrał imię, które miało usatysfakcjonować płacącego mu człowieka. I zgadł: Mój ojciec rozpromienił się, mówiła Lan, i uniósł mnie nad głowę w progu chaty. Mój syn będzie przywódcą Wietnamu, krzyknął. Ale za dwa lata Wietnam, wciąż w rozsypce, mimo że od zakończenia wojny minęło trzynaście lat, stanie się tak straszne. Że uciekniemy z ziemi, na której stał ojciec, z ziemi, gdzie kilka metrów dalej twoja krew zrobiła ciemnoczerwoną plamę między nogami, zamieniając brud w świeże błoto. A ja ożyłem. Bywało, że hałas lan nie przeszkadzał. Pamiętasz ten wieczór, kiedy po kolacji zebraliśmy się wokół niej, żeby usłyszeć historię, a po drugiej stronie ulicy zaczęła się strzelanina? chociaż wystrzały w Hartford nie należały do rzadkości nigdy nie byłem przygotowany na ich dźwięk przeszywający ale w jakiś sposób bardziej banalny niż się spodziewałem jak trzask piłki o bezbolowy bejsbolowy podczas wieczornych rozgrywek w parku wszyscy krzyczeliśmy ty ciocia maj i ja policzki i nosy przyciskaliśmy do podłogi niech ktoś zgasi światło zawołałaś po kilku sekundach zaciemnienia Lan powiedziała, no co, tylko trzy strzały. Jej głos dobiegł dokładnie z tego miejsca, gdzie wcześniej siedziała. Nawet się nie wzdrygnęła, tak czy nie? Jesteście martwi czy oddychacie? Jej ubrania szeleściły, trąc skórę, gdy machała nad nami. W czasie wojny całe wioski wylatywały w powietrze, zanim się zorientowałeś, skąd lecą kule. Wydmuchała nos. Włączcie światło, bo zapomnę, gdzie skończyłam. Do moich obowiązków wobec lan należało między innymi wyrywanie jednego po drugim siwych włosów z jej głowy. Od śniegu we włosach, wyjaśniła, swędzi mnie głowa. Wyskubiesz moje swędzące włosy piesku, śnieg we mnie wrasta. Wsunęła mi pensetę w palce. Zrób tak, żeby babcia była dzisiaj młoda, dobrze? Powiedziała naprawdę cicho, szczerząc zęby. Za tę pracę płaciła mi historiami. Ustawiwszy ją w świetle okna, klękałem za nią na poduszce z pensetą gotową do pracy. Zaczynała mówić. Ton obniżał się o oktawę i lan zapadała się głęboko w opowieść. Przeważnie, bo taki miała zwyczaj snuła historie. Krążyły jedna po drugiej. Wyskakiwały z jej głowy tylko po to, aby powrócić w kolejnym tygodniu z tym samym wstępem. A ta piesku, ta naprawdę cię porwie. Jesteś gotowy? Jesteś zainteresowany tym, co mówię? Dobrze, ponieważ nigdy nie kłamie. Zaczynała się znana historia, przerywana tymi samymi dramatycznymi pauzami i załamaniami w chwilach suspensu lub punktach zwrotnych. Poruszałem ustami za tekstem, jakbym oglądał po raz enty film. Film nakręcony słowami, lan i animowany moją wyobraźnią, w ten sposób współpracowaliśmy. Kiedy rwałem, puste ściany wokół nas nie tyle wypełniały się fantastycznymi krajobrazami, ile otwierały na nie, tynk rozpadał się, ukazując za sobą przeszłość. Sceny z wojny. Mitologię małp o ludzkich kształtach, starożytni łowcy duchów ze wzgórz lat, którym płacono dzbanami wina ryżowego, podróżujący po wioskach ze sforami dzikich psów i z zaklęciami wypisanymi na liściach palmowych, aby rozpędzać demony. Bywały też osobiste historie, jak wtedy, gdy opowiedziała o twoich narodzinach, o białym amerykańskim żołnierzu na niszczycielu marynarki wojennej w zatoce Kamran. O tym jak Lan go poznała, gdy szła w fioletowej tunice auzai, a rozcięte boki falowały za nią w świetle barowych lamp. Jak już wtedy zdążyła odejść od pierwszego męża z aranżowanego małżeństwa. Jak będąc młodą kobietą, mieszkała w mieście ogarniętym wojną po raz pierwszy bez rodziny. Gdy jej ciało, jej fioletowa sukienka utrzymywały ją przy życiu. Gdy mówiła, moja ręka zwolniła, a potem znieruchomiała. Pochłonął mnie film, wyświetlany na ścianach mieszkania. Zapomniałem się w jej opowieści. Skwapliwie gubiłem drogę, dopóki nie sięgnęła i nie pacnęła mnie w udo. Hej, nie zasypiaj teraz na mnie! Ale ja nie spałem. Stałem obok, gdy jej fioletowa tunika poruszała się w zadymionym barze. Kieliszki brzęczały w powietrzu przepełnionym zapachem oleju silnikowego i cygar, wódki i prochu unoszącym się z mundurów. Pomóż mi, piesku, przycisnęła moje dłonie do piersi. Pomóż mi pozostać młodą. Zdejmij ten śnieg z mojego życia. Zdejmij cały śnieg z mojego życia! W te popołudnia dowiedziałem się, że szaleństwo może czasem prowadzić do odkrycia, że umysł złamany i spętany nie jest całkowicie popsuty. Pokój wypełniał się i dopełniał naszymi głosami, gdy śnieg spadał z jej głowy, a twarde drewno wokół moich kolan bielało, kiedy przeszłość rozwijała się wokół nas. A potem był szkolny autobus. Tego ranka jak we wszystkie inne ranki nikt obok mnie nie siedział. Przycisnąłem się do okna i wlepiłem wzrok w świat na zewnątrz. Fioletowo różowy od szarówki. Motel 6. Pralnia Klein. Jeszcze nie otwarta, beżowa. Pozbawiona maski Toyota, która osiadła na podwórku z huśtawką z opony częściowo wkopanej w ziemię. Gdy autobus przyspieszył, fragmenty miasta wirowały jak pranie w pralce. Wokół mnie przepychali się chłopcy. Czułem na karku wiatr od ich szybko poruszających się kończyn. Ich wierzgające ramiona i pięści wzburzały powietrze. Świadomy swojej twarzy, jej mało wyraźnych cech, mocniej przycisnąłem głowę do okna, żeby uniknąć chłopców. Wtedy zobaczyłem iskrę na środku parkingu za oknem. Dopiero gdy usłyszałem za sobą ich głosy, Zdałem sobie sprawę, że iskra pochodzi z mojej głowy, że ktoś wepchnął mi twarz w szybę. Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.